Siemanko, kochani. Mam się uśmiechać, jak wstałam o 6 rano. Położyłem się o 1:30. Siemanko, kochani. No tak, no bo myłeś szafki w kuchni. Ja nie wiem, czy nie mogę usunąć. Idziemy sobie do żabki. Ja już mam tutaj moje ratujące płatki pod oczy, żebym nie wyglądała jak zombie. Jest oczywiście 6 rano. I my zaraz wjeżdżamy. Mateusz mi ustawił rzeczy za drzwi. Więc żegnajcie, kochani. Robię się bezdomna. Oj, odpadają mi. Tutaj już zaplanowałam Mateuszowi nową kwaterę, w razie jakby mnie znowu wkurzył. Ma łóżeczko, ma stoliczek, wszystko gotowe. Dobra, ja już dojechałam do stajni i będę się zabierać za pakowanie jedzonka. Największa objętościowo chyba rzecz. Dobra, kochani, ja już spakowałam jedzonko Lejdiczki. Powiem wam, że wyszło mi to naprawdę czadowo, bo zapakowałam się w jedno pudełko takie plastikowe. Biorę jeszcze takie flexi wiadro do tego. Z ziołami i jestem spakowana. Idę sobie teraz po Lejdiczkę na podoczek, mam dla niej ciasteczko, już troszkę je ugryzam. No. I co? Będziemy czekać. Pewnie pójdziemy na jakąś trawę czy coś. Już po prostu wolę mieć ją bliżej niż gdzieś tam na końcu padoku. Więc już sobie po nią idę. W ogóle ona już nie wie, ale już tutaj nigdy nie wróci. I ostatni raz widzi się teraz ze swoimi kumplami. Więc jest to historyczna chwila, ponieważ Lejdyczka ostatni raz je trawę tutaj i właśnie ją zabieram. No i co? No już po prostu się wyprowadzamy stąd. Nie pytajcie mnie gdzie, ponieważ nie wiem. Naprawdę powiem wam, że poza całym wyjazdem, podróżą i tak dalej, przeprowadzka Lady, zmiana jej pensjonatu, to jest rzecz, która stresuje mnie najbardziej na świecie i ja po prostu aż mnie skręca na samą myśl, jak o tym mówię. Ale ja zabieram w tym momencie mojego konia nad morze. Nie mam gdzie go odwieźć. Nie mam gdzie jej odwieźć, ponieważ czekam wszędzie na telefon, żeby się zwolnił jakiś pensjonat dla nas. Jedziemy na 9 dni, no i tak jak mówię, jakby nie mam gdzie jej przywieźć z powrotem, więc jest czad. Trzymajcie kciuki, żeby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, że będzie boks i żebym już wiedziała chociaż, gdzie ja pojadę z tego morza. Nie, to zostaniemy nad morzem. Dzień dobry! Dzień dobry, cześć! O, idzie do mamy, chodź! Chodź! Chodź, ty nawet nie wiesz, gdzie ty jedziesz, moja droga. Nad morze polskie jedziesz, wiesz? Zobaczysz fale i swoich psiaciół. Dobra, no i oprócz tego, że mam worek sieczki, to udało mi się zapakować paszę, meszę i wszystko tak naprawdę do tego jednego pudełka. Zabieram jeszcze taki, żeby nie chcieli naszykować jakiś posiłek. No i zabieram flexi wiadro. I tutaj mam jeszcze pokrzywę, miareczkę, łyżkę i do tego opakowania po algach przysypałam sobie suplement na stawy, żeby po prostu zajął mniej miejsca. Więc i tak uważam, że poszło mi to naprawdę nieźle. Zobaczcie jeszcze, co porzucam. Moje ekosianko, słuchajcie. Ekosianko. Jakby ktoś z okolic Warszawy miał ochotę na ekosianko, to oddam za friczko pół tej pięknej beleczki. Przywitaj się. Ale czego ty wciskasz, jak to otwierasz? Trzeba. No bo tam trzeba docisnąć, żeby się otworzyło. Jeszcze tylko 7 godzin i będziemy na miejscu. Dzień dobry. Jest to zawiśniara. Lejdiczko. Boże, no wyjdź z kadru! No. Cześć, kochani, jestem w Stegnie. W Stegnie na plaży. W Stegnie na plaży nad morzem? Ja czuję, że morze jest nad morzem. Ej, Oli! Leci! Czemu jest taki mały zakres ruchu tej pompy? Elektrolitów w nowej formule. No, jak idzie? Nie, już teraz nie mogę. Nie mogę gadać, jadę do Stegny. Ja mam na plażę. Plażę. Wodę tylko, morze wieziesz ze sobą? Tak. Lejda łyknie Bałtyka, to się zdziwi. Bo myśli sobie, co to stanie. A to wyschnie zaraz, no nie? Tak. Czemu podlewasz chodnik? No.
Dobra, weź się napij trochę bajzon. Wyjdźko! Jaka złodziła, tylko jak załapało. Za kantarek, za dziorna. O, o, czekajcie, coś będzie jakiś od nas z tego jeszcze? Co ona robi? Czego ona wygląda jak jakaś lama? Co złodziaczku, to twój narzeczony? Tak? Dobrze, proszę. Co robisz? Tylko mi to spokojnie, że leżę. Pamiętaj, jak się bawisz? Boże! Co tam masz? Nie wolno kraść wody. O nie, oni byli przy przyczepie. Coś co? Wody. Ja i moja nowa współpraca, kochani. Dzień dobry, proszę pana. Jak tam zgryzioną ma pan szyję? Czy nie? No i Diszka pana tępiła. Bidzio sobie właśnie jej obiadek. Tutaj jest Ezia. Franeczka. A patrz. I królowa. Dzień dobry. Jesz obiadek? No to jedz. Przywitaj się ze wszystkimi. Wszyscy czekali na ciebie dzisiaj w tym filmiku. Witam. Jest i Szycha. Znalazła się w skibnie. W stegnie na plaży. Pozdrawiam. Odnaleziona. Stegnie na plaży. Gdzie jesteś, Szycha? Nad morzem, stegnie. Co plaży. Robisz? Jaki piasek? Żółty chyba mówiła. Żółty, tak. Żółty wspaniały. Żółty. W stegnie. Stegnie? A gdzie? Na plaży. A co robisz? A co tu robisz? Jestem nad morzem. Jestem nad morzem. Na stegnie, na plaży, na stosach. Dobrze, puść nam bańkę. Idziemy, ale ona teraz je, bo brzodów dostanie, jak ją zestresujesz. Na zwiedzanie. Zabierz nas. Słuchajcie, tutaj sędziowa będzie biegała sobie na bieżni. Sędziowa, pijaj i trening. Ja chciałam biegać codziennie rano. No właśnie, tam mamy kurnik, zobaczcie. A to jest opadoczki i nasze koniczki też tutaj będą wychodzić. Chyba tylko nie tutaj. Jak, nie jestem pewna. Jak przyjdzie ale... na nich pora. Kochani, przyrządziłam dziewczynom takie danie. Lasagna z pudełka. Jak wam smakuje, dziewczyny? Gąbka. Ja tak sobie to czekam na naszą panią trenerę. Nie ma nic do jedzenia. Nie wygląda to... Wygląda to smacznie. Sioko citronem. Siemano! Spokojnie. Kochani, właśnie wyszliśmy sobie na spacerek i Franka zgubiła podkowę. Jeszcze nawet dobrze nie zaczęliśmy trenować, a tak już nie ma podkowy. Tak, wiem, że jest dużo emocji, kochana. Tak. Spokojnie. Spokojnie. Zobacz, tutaj jest twój przyjaciel i przyjaciółki. Kochani, ja już się rozpakowałam, tutaj są moje zakupy, zakupiłam sobie wodę, przekąski, jestem wykopana z pokoju. Cięcie. Jestem wykąpana i moja koleżanka sędziowa... Właśnie roztapiam masło pod zlewem i będzie nam robić tosty. I gdybyście myśleli, że odnoszę się do niej niemiło, albo one się odnoszą do mnie niemiło, to pamiętajcie, że my mamy takie poczucie humoru i bardzo się kochamy, bardzo się szanujemy, bardzo się wspieramy. Więc jak mówię sędziowie, że ma łeb jak cegła, to znaczy, że ją lubię. Cześć. Lesz, lesz. Zobacz sobie światło, widulko. Myślę, no i na lokowanie produktu. Ej, a czemu mamy bez laktozy? Ktoś nie ma bez laktozy? Nie wiem, chyba po prostu takie było. Pożegnaj się ze wszystkimi. Do jutra powiedz. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.